Półkolonie dla dzieci z Gniezna i całego powiatu 24 rok z rzędu zorganizowało Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. W piątek na ich półmetku w hali sportowej były zmagania sportowe i odwiedziny gości specjalnych oraz okazja, by dokonać wstępnego podsumowania tego wydarzenia. Od kilku lat realizujemy półkolonie ze środowiskowym programem profilaktycznym. Dziesięciodniowe półkolonie są bardzo atrakcyjne, naładowane programowo, począwszy od różnego rodzaju wycieczek do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, wycieczka do Wrześni na basen. Baseny oczywiście nasze tutaj otwarte, letnie baseny, park linowy, inne atrakcje, które nas, że tak powiem, czekają bądź są już za nami, to warsztaty dziennikarskie dla najmłodszych uczestników, piknik profilaktyczno-rekreacyjny przy STD, spartakiada półkolonii, która już jest takim nieodzownym elementem każdej imprezy czy każdego wypoczynku letniego, ale także spotkania profilaktyczne z gnieźnieńską policją, strażą pożarną, centrum monitoringu, zwiedzanie z lokalną organizacją turystyczną Szlak Piastowski, nowe miejsca, atrakcje turystyczne, grota słowiańskich mitów. Tych atrakcji naprawdę jest dość sporo. Dzieci ten czas mają na maksa wypełniony. Dzisiaj to, co jest zawsze najbardziej oczekiwane, a więc zabawa, ale także rywalizacja sportowa z podziałem na grupy wiekowe. Zwycięzcy w konkurencjach otrzymają pamiątkowe medale, ale to także spotkanie jest z ciekawymi ludźmi. Jest dzisiaj z nami wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, jako także honorowy prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, ale jest także z nami, mam nadzieję, idol młodego sportowego pokolenia, Aleksandra Politowicz, trzykrotnia wicemistrzyni świata w karate tradycyjnym, wielokrotna mistrzyni Europy. Dzisiaj z nią będzie taki mały mini trening, pogadanka, aby zmotywować ludzi do aktywności ruchowej, do aktywności sportowej. Być może będzie to nowy sportowy narybek. Jest to też pokazanie, aby poprzez tą profilaktykę zdrowotną, jaką jest aktywność ruchowa, także osiągnąć różne sukcesy sportowe. Także jesteśmy przekonani, że dzisiaj kończy się praktycznie pierwszy tydzień tygodnia, ale przed nami jeszcze mnóstwo sporo atrakcji. W półkoloniach bierze udział 75 dzieci.